Moi drodzy, nasz cel to 200 tysięcy do końca roku. Jesteście nowi? Zostawcie subskrypcję razem z dzwoneczkiem. Pomóżcie mi osiągnąć cel i pokażmy siłę polskiego fandomu Miraculous. Hej, hej, witajcie, z tej strony Orkusz. Witam was w kolejnym materiale, który wchodzi w skład naszego nowego hashtagu Droga do sezonu czwartego. Dzisiaj pod lupę bierzemy odcinek o nazwie Fizz, który moim zdaniem i chyba waszym też jak na razie jest najlepszym odcinkiem sezonu trzeciego, jeśli chodzi o stronę fabularną. Nie pamiętam, kiedy byłem w takim mega pozytywnym nastroju po odcinku Miraculous. Naprawdę. Oglądajcie do końca. Na początku widzimy bohaterów uczestniczących w pewnej wystawie. Alia pokazuje dziewczynom, że znalazła związek między ludźmi a Miraculami. Symbol, który jest powiązany z magiczną biżuterią i jednocześnie odkryła, że istnieją one od setek lat. Po chwili widzimy Marinette pokazującą mistrzowy fil Ali odnośnie tej całej sprawy i jak się okazuje posąg, który został przywieziony na wystawę, przywrócił mistrzowi niechciane wspomnienia z przeszłości. Przeszłości, która jest związana ze zniszczeniem świątyni oraz zgubieniem dwóch Miraculów. Z tego co zrozumiałem, to strażnik świątyni wybrał mistrza Fu na swojego ucznia. Mistrz miał za zadanie pilnie strzec szkatułki Miraculum. W pewnym momencie zrobił się po prostu głodny, ale nie miał zamiaru z tego powodu iść do kuchni po jedzenie, ponieważ chciał za wszelką cenę dobrze wykonać powierzone mu zadanie. Postanowił on więc zabrać Miraculum Pawia, by z posągu stworzyć Sentimonster. Sentimonster, któremu kazał zdobyć dla niego kulki ryżowe. Tak. True story. Jak wiemy, wytwór ten wyrwał się spod kontroli mistrza i uciekł. Dosłownie. Mistrz Fu w tamtym momencie był przepełniony negatywnymi emocjami, a jak wiemy, Sentimonster są nimi karmione. Dlatego też stała się rzecz straszna. Wytwór ten zjadł dosłownie wszystko i wszystkich. Mistrz nie potrafił już kontrolować Sentimonster, ponieważ stracił berło, które było za to odpowiedzialne, do którego wsadził amok. Z tego całego incydentu demon, bo tak to można nazwać, zniszczyło i świątynię i pozjadało wszystkich ludzi, którzy znajdowali się w tamtym właśnie miejscu. Niby sytuacja się uspokoiła, bo samemu mistrzowi jakimś cudem udało się uciec z płonącej świątyni razem ze szkatułką i księgą, ale jak się okazało, na tym nie koniec złych przygód. Sentimonster dogoniło mistrza i za wszelką cenę chciało skonsumować wszystkie Miracula ze światłuki. Jakimś cudem udało się uniknąć tej tragedii, bo wytwór wpadł do wielkiego krateru z lawą, ale sam mistrz podczas upadku niestety stracił dwie biżuterie, pawia i motyla wraz z księgą Miraculum. Moi drodzy, tak wyglądała historia upadku świątyni i zgubie dwóch Miracul. I teraz już mamy cały wgląd na to, co tam się dokładnie stało. Jako że posąg, który znalazł się w muzeum, okazał się tym Sentimonster z przeszłości, nasi antagoniści chcą za wszelką cenę wykorzystać przeciwko bohaterom do zdobycia Miraculum Biedronki i Czarnego Kota. I jak wiemy z przebiegu odcinka, udało się to, bo sama Majura użyła swojej mocy, by go ożywić, a Władca Ciem zaakumizował go, by ten stał się jeszcze większy i potężniejszy w walce z bohaterami. Tak, Władca Ciem zaakumizował Sentimonster, którego w przeszłości stworzył sam Mistrz Fu. Polowanie na Miracula, czas zacząć. Samego przebiegu walki wam nie będę omawiał, bo raczej nie jest to najważniejsze, ale dobrym pomysłem będzie przytoczyć sam sposób pokonania Sentimonster. Jedynym właściwym sposobem było dać się po prostu pożreć przez ten wytwór, który miał w sobie berło, dzięki któremu Mistrz Fu mógł go po prostu kontrolować. Gdy Biedronka i Czarny Kot odzyskali od Mistrza Miracula, zrobili to i dzięki detektorowi ze szczęśliwego trafu mogli w spokoju poszukać berła i zniszczyć raz na zawsze Sentimonster. Moi drodzy, jeśli oglądaliście ten odcinek, jak on wam się podobał? Tak jak ja wspomniałem na początku tego materiału, nie pamiętam, kiedy byłem w takim mega pozytywnym nastroju w odcinku Miraculum. Naprawdę, on był bardzo, ale to bardzo dobry i mogę szczerze powiedzieć, że jest to jak na razie najlepszy odcinek sezonu trzeciego, jeśli chodzi o stronę fabularną. Historia w nim zawarta, przebieg odcinka, różne smaczki, animacja. Naprawdę, razem daje to mega fajny odcinek, ale okej, co do samych smaczków, bo chyba to was najbardziej interesuje, pojawiło się tu parę i warto o nich podyskutować. Pod koniec odcinka, jak mogliście zauważyć z wiadomości, dowiadujemy się, że starożytna świątynia Miraculum została przywrócona. A wszystko za sprawą nie dość, że pokonania Sentimonster, które było odpowiedzialne za jej zniszczenie 170 lat temu i w ogóle za zjedzenie wszystkiego i wszystkich, to jeszcze za użycie
niezwykłej Biedronki. Niezwykła Biedronka przywraca wszystko do pierwotnego stanu, więc z tego co się dowiedziemy, ludzie, którzy zostali przywróceni przez Biedronkę, są tacy sami, jakich mistrz Fu poznał w młodości, ale tutaj zostali przywróceni tylko przez fakt, że zniknęli oni za sprawą magicznych mocy Miracle, czyli przez Sentimonster. Nie tylko sama świątynia i ludzie zostali przywróceni, ale również i więcej pudełek z nowymi Mirakulami i mamy potwierdzenie, że istnieje Miraculum Lwa, które kiedyś dzierżył sam Herkules. Wow. No, moi drodzy, te całe przywrócenie dowodzi, że Miraculum Biedronki jest naprawdę potężne i może wiele zdziałać. Wszyscy teraz wiedzą o powrocie tej świątyni, więc można powiedzieć, świat Miraculum jest teraz bardziej narażony na świat zewnętrzny. Nie jest już taką wielką tajemnicą czy coś w tym stylu, ale mam nadzieję, że nie będzie on atakowany przez jakichś tam zwykłych śmiałków i nie przerodzi się w to coś znacznie grubszego. Patrz, Majura i Władca Ciem. Warto również dodać, że podczas wiadomości dotyczących powrotu świątyni na ekranie widzieliśmy cztery postacie, które bacznie przyglądały się tej całej sprawie. Gabriel wraz z Natalie, Tomoe, czyli mama Kagami i Audrey, mama Chloe. Jak te dwie postacie na początku to nie zdziwienie, no bo Władca Ciem i Majura, tak te dwie ostatnie kobitki wzbudzają wielkie zainteresowanie. Czy one mają coś wspólnego ze światem Miraculum? No, coś mi się zdaje, że tak. W połowie odcinka Adrien zauważył zły stan zdrowia u Natalii jak w przypadku swojej mamy i bardzo się z tego powodu martwi. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której również Natalii zniknie w dziwnych okolicznościach, to coś mi się zdaje, że Adrien będzie węszył w tej sprawie, bo jeśli zniknęła jego mama, która dawała oznaki nadchodzącej choroby, takie jakie zauważył u Natalii, no to musi być coś na rzeczy. Prawda, Adrienie? Pod koniec odcinka dowiadujemy się, że Marinette jest gotowa zostać nową strażniczką Miraculi i oficjalnie rozpoczyna swoje szkolenie. Z tego co wiemy, w sezonie 4 Marinette przejdzie właśnie takie szkolenie na strażnika, więc będziemy musieli poczekać jeszcze trochę, by uświadczyć to na własne oczy. No i sam fakt, że informacja, którą podzieli się kiedyś Jeremy odnośnie szkatułki, którą mistrz Fu podaruje innej osobie, powoli staje się prawdziwa. No i teraz pytanie, najważniejsze chyba z całego odcinka. Moi drodzy, gdzie jest Jay Turtle? No bo ja go w tym odcinku nie widziałem, a był to odcinek, który, no, wskazywał na to, że taka postać prawdopodobnie by się pojawiła, ale jak się okazało, nic z tego. Nie mam bladego pojęcia, w jakim odcinku może się pojawić, ale jedynie stawiałbym na finał sezonu 3, czyli walka mistrza Fu z Władcą Ciem. No, to by było ciekawe. No i moi drodzy, dzisiaj premiera Ikari Gozen na Family Channel o godzinie 23.30 czasu polskiego. Jeśli chcecie obejrzeć w lepszej jakości niż ta, która jest na YouTubie, no to wbijajcie na moją grupę Pędzelki Olchusia, tam znajdziecie linka do transmisji. Dajcie znać, co myślicie o odcinku i przedstawcie swoje teorie, a przypnę wam serducha i zostawcie subskrypcję, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Pomóżcie mi osiągnąć cel do końca roku. 200 tysięcy subskrypcji. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Bye bye.